druga część rozmowy z Anią Strażyńską, panią minister, która nazywa się najstarszą startuperką w Polsce. Jej startup MC2. Bardzo ciekawa geneza nazwy tego startupu. Poznacie ją w odcinku. Ja myślałem, że chodziło o równanie Einsteina, ale nie do końca. Bardzo ciekawa rozmowa o tym, jak bardzo zmienia się nasze postrzeganie świata w momencie, gdzie wychodzimy ze świata, który znamy od dekad, który jest ustawiony i potrafimy nim zarządzać, i wchodzimy w świat startupów. Świat, w którym nie ma żadnych reguł, albo raczej świat, w którym jest jedna reguła, że przetrwają ci, którzy są najbardziej wytrwali, najbardziej zdeterminowani i najbardziej ustawieni na cel. Z taką kobietą jest ten wywiad. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio, zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od Good for Wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z Good for Wall. Chciałem wrócić do tego biznesu i to znaczy nawiązać. Mm-hmm. Czym zajmuje się twoja firma? I firma nazywa się MC kwadrat, mm-hmm. czyli część równania Einsteina, MC squared, tak, czy MC2. Skąd pomysł na tą nazwę i czym zajmuje się firma? MC to było skrótem od nazwy Ministerstwa Cyfryzacji. Okay. Jak tak wychodziliśmy w takiej atmosferze i z tymi przerwanymi projektami i z tym zawiedzionym entuzjazmem również tego mojego zespołu, który w większości to byli ludzie z biznesu, którzy z serca przyszli do administracji zrobić coś dla 38 milionów Polaków, to stwierdziliśmy przekornie, że nazwiemy się właśnie MC Square, MC2, MC do kwadratu, żeby zaznaczyć to, że to ciągle my, że nie odpuszczamy, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale jednocześnie spotęgowani, żeby osiągnąć sukces w normalnych warunkach biznesowych. A no i ta drugi element i drugie skojarzenie, czyli z wzorem na energię, to też się wpisywał w tę narrację. Czyli tę energię chcieliśmy pokazywać na rynku. To zresztą zostało bardzo szybko wychwycone przez niektórych dziennikarzy i ta złośliwość nasza została doceniona. Natomiast... A czym zajmuje się spółka? Pierwotnie mieliśmy zamiar zajmować się usługami IT i być po prostu normalnym software house'em. Zatrudnialiśmy osoby wysoko kompetentne w tej dziedzinie, duży zespół informatyczny i byliśmy przekonani, że dla nas się znajdzie miejsce na rynku, no bo każde... Ja byłam jedyną osobą z jakąś historią administracyjną, reszta była z biznesu IT. Wszystko to były osoby z długą kartą w biznesie IT, z dużymi doświadczeniami, z konkretnymi bardzo dokonaniami. Byliśmy przekonani, że właśnie tam jakby zgromadzenie tego w jednej organizacji zapewnia nam automatyczny sukces biznesowy. Nic bardziej mylnego, w ogóle zero zainteresowania, a jak już jakiekolwiek gdzieś powstawało, to błyskawicznie się okazywało, że jednak chyba nie powinnam być nazwiskiem tej spółki, bo to często blokuje po prostu, trochę jest taka atmosfera niepewności, czy wypada, czy nie wypada z tą Strażyńską mieć jakąkolwiek współpracę. Pierwszy okres był strasznie trudny. Przez półtora roku się przekonywaliśmy, że nie względy nawet merytoryczne decydują, chociaż my już jesteśmy niby w biznesie i powinno wszystko wrócić do normy, ale nie. W poszukiwaniu tych okazji biznesowych zawędrowaliśmy do Azji, robiliśmy różne projekty dla jakichś przedsiębiorców azjatyckich, Singapuru, Dubaj, różne takie miejsca.
No też słynny nasz epizod z gamingiem, ale to wszystko nas nie satysfakcjonowało, bo to nie był ani wymiar, którego poszukiwaliśmy. Nie chodziło nawet o wymiar finansowy, tylko o takie poczucie, że się coś robi dla ludzi. Zupełnie nie potrafiliśmy odnaleźć tego swojego miejsca na świecie, a przynajmniej ja tak to czułam, bo moi koledzy łatwiej się do tego dostosowywali, ponieważ w biznesie byli w różnych miejscach i ich oczekiwanie na ten i ten apetyt na właśnie wpływ na rzeczywistość było trochę innego rodzaju. A ja cały czas poszukiwałam tej misji. Co by tu zrobić, żeby mieć misję? Znowu misję. I w którymś momencie przeszliśmy przez pierwszą dolinę śmierci, czyli zero pieniędzy, duże zatrudnienie i żadnych perspektyw. I wtedy musiałam zwolnić jednego dnia 14 osób, z których w zasadzie wszystkie były moimi dobrymi kolegami lub przyjaciółmi. No to była dla mnie naprawdę straszna chwila. Ja po prostu, nie wiem, chyba z tydzień płakałam non-stop. Nawet zwalniając ich, to już naprawdę nie byłam w stanie tego opanować. Emocje, które mnie tam zagryzły, chociaż w swoim życiu zwalniałam ludzi. Ale nie tak, nie w ten sposób, nie nagle, nie bez żadnej nadziei, że cokolwiek jeszcze się odwróci. I przede wszystkim nigdy wcześniej nie zwalniałam bez winy. Jak się zwalniałam, to kogoś, kto nic nie robi. Nie performował. No tak, a teraz nagle zwalniam z zupełnie innego powodu. Bo nie ma kasy w kuferku. Tak, i trochę takie poczucie, że nie umiem tej kasy zapewnić. A za każdym z tych ludzi stoi jego rodzina. Tłumaczenia mojego wspólnika, że to są osoby, które sobie świetnie dadzą radę na rynku, to nie zmniejszały mojego poczucia porażki, absolutnie. I większość tych osób naprawdę fantastycznie się zachowała. Niektórzy nawet z nami pracowali jeszcze przez parę miesięcy w ogóle za darmo, walcząc ciągle o to, żeby firma stanęła na nogi. I wtedy u mnie w głowie zakiełkowała taka myśl, że nie ma takiego sposobu na to, żeby okazać im wdzięczność, bo nawet nie o pieniądze chodzi przecież, tylko naprawdę to jest coś absolutnie niesamowitego, że oni są ciągle przy nas, że to wszystko znoszą i tak dalej. No i tak zaczęłam się zastanawiać nad tą wdzięcznością i nad tym, jak w pewnym sensie tę wdzięczność zamknąć w takim banku, żeby procentowała. I pomyślałam sobie, że zacznę spisywać te rzeczy i przeliczać je na tokeny symbolizujące właśnie wartość tego zaangażowania. I to było wszystko do kupy. To były zarówno niewypłacone pensje, niewypłacone nagrody, których oni nigdy żadnych nagród i premii nie widzieli. Cały czas byliśmy na skraju. To były wszystkie utracone urlopy. To były te miesiące przepracowane już w ogóle bez wynagrodzenia. Jak i w ogóle takie rzeczy właśnie typu jakieś poszukiwanie dla nas jakichś kontaktów, nawet dobre słowo, czy w ogóle zachowanie takie fair w tym trudnym okresie. To wszystko sobie zapisywałam do jednego pliku i starałam się przypisać temu konkretną wartość w tokenach, które później bym traktowała jako taką monetarną wartość. Jak się kiedyś odkujemy, to im to zwrócimy. I ten pomysł zaczął we mnie kiełkować, jak to mogłoby funkcjonować, a potem mój wspólnik powiedział, jak usłyszał ode mnie to, to powiedział: no ale słuchaj, to jest pomysł na biznes. To nie musi dotyczyć tylko tego trudnego przypadku naszej działalności. Tylko każdej firmy, nawet takiej, która sobie znakomicie daje radę. No tak Slack powstał, prawda? Tak. No i właśnie. I zaczęliśmy pracować nad tym rozwiązaniem. I wyszło coś, co potem wypączkowało w wiele innych usług, takich już powiedziałabym typowo HR-owych. Automatyzujących działalność HR-u, ale też właśnie bazujących na motywacji, zaangażowaniu. Spot, tak? I to jest nasz karot spot, który teraz jest takim kombajnem
HR-owo-motywacyjne. A to jest usługa SaaS-owa, prawda, dla firm? To jest platforma SaaS-owa dla firm, dużych, małych, średnich, wszystkich, jakie mogą być. Ona się bardzo fajnie rozwija. Ilu macie klientów? Klientów mamy cały czas mało. HR ciągle nie jest... Powoli się zmieniają HR-y. Tak. Ja jestem w konkurencyjnej spółce inwestorem w NICE i tam... I pewnie wiecie, jak to jest. Nie jest łatwo sprzedawać do HR-ów. Nie jest łatwo sprzedawać do HR-ów, nie jest łatwo, wiadomo, każdy startup non-stop się uczy i no, jestem pewna, że koledzy z NICE'a, których zresztą przecież dobrze znamy i bardzo lubimy, też mają te same doświadczenia, czyli krótko mówiąc, a może źle określiłem persony klienta, a może sobie opiszmy lepiej persony klienta, a kto podejmuje prawdziwie decyzje w spółce, a może wcale to nie HR, tylko CFO, a może wcale nie CFO, tylko załoga. I takie chodzenie dookoła tego, jak po prostu... A potem się okazuje, że u każdego klienta jest troszkę inaczej. Dokładnie. I jedyne, co jest prawdziwe, to to, że proces sprzedaży może trwać nawet 12 miesięcy, a tego nigdy nie wiemy, ile będzie trwał. I tam, gdzie się spodziewamy 12, to czasami trwa miesiąc, a tam, gdzie się spodziewamy, że decyzja będzie taka... To jest za półtora roku. To jest, kurczę, tak, to jest przy trzecim powrocie. Bardzo trudny rynek, bardzo dużo gadania na temat tego, jak to kochamy naszych pracowników i nieba nam im przychylimy, a tak naprawdę niewielkie przełożenie na rzeczywistość. I wiele pomyłek takich, powiedziałabym, strategicznych, biznesowych, czyli krótko mówiąc, damy im wszystko, byleby się zatkali i ciężko pracowali, a nie daj Bóg udzielić im jakiegoś negatywnego feedbacku, bo się poobrażają i odejdą. Czyli krótko mówiąc, wszystkie błędne podstawy do podejmowania decyzji HR-owych, jakie można sobie wyobrazić, to mamy bardzo często na tapecie u naszych potencjalnych klientów. I tak patrzymy na to, w którą to stronę będzie się rozwijało, cały czas marząc o tym, żeby to, co stało gdzieś tam u podstaw naszej decyzji HR-techowej, czyli realizacji Carrot Spota, czyli uczynienie pracy ludzkiej elementem szczęścia człowieka w rozsądnych proporcjach, ale takim też polem ekwiwalentności świadczeń, gdzie z jednej strony pracodawca jest uczciwy, a z drugiej strony pracownik jest równie uczciwy i nie markuje tej swojej pracy, no to tam się idee się tego w żaden sposób nie trzymają. Zresztą jedyną rzeczą, która się świetnie sprzedaje, z reguły benefity w kafeterii. Mhm. Czyli krótko mówiąc, bardziej... A to stary produkt w sumie, nie? Najstarszy możliwy. Mhm. I wszystkie te potencjalne pomysły na właśnie... misyjność w tych produktach mają strasznie ciężką ścieżkę. Nie powiem, że w ogóle się nie sprawdzają, ale mają znacznie trudniejszą drogę niż najprostsze po prostu motywowanie kasą. Mhm. I pewnie każdy z moich kolegów, konkurentów to potwierdzi, więc to, co my próbowaliśmy zrobić naszą nową misją, siedzę w pracy po 16 godzin dziennie. Chciałabym, żeby to było miejsce, w którym się spełniam. Jestem twórcza, szanowana. Jestem w środowisku, które buduje mnie, a ja buduję moje środowisko. Mam wpływ na decyzje i tak dalej, i tak dalej. To było naszą misją, żeby tę część życia człowieka znormalizować i uczynić rzeczywiście takim miejscem, którego satysfakcjonuje i nie unieszczęśliwia, no to na razie powiedziałabym, że ta misja jest trudna bardzo do realizacji i chyba jeszcze nie. Ale ostatnio w prasie było dużo o współpracy twojej firmy z Otomoto i, tak, i tego typu rzeczach. O co tu chodzi? No to jest jeszcze kawałek tego software'owego biznesu naszego. Ale właśnie coś, co już gdzieś tam... Wykiełkowało i na dokładkę właśnie gdzieś tam mocno tknęło te części naszej osobowości, które są związane z misjami różnymi. Mm-hmm. No bo myślę, że wiele osób ma za sobą kupno używanego samochodu i wszystkie niespodzianki, które on sprawia. A teraz przy tym masowym sprowadzaniu różnych aut, no to naprawdę te niespodzianki potrafią być dotkliwe i dla kieszeni, i dla bezpieczeństwa.
I pomysł naszego partnera, ich autorski pomysł, i my z pomysłem nie mieliśmy nic wspólnego, tutaj muszę oddać, że on w całości się urodził w Otomoto, a konkretnie w CarSmile'u, czyli spółce z grupy Otomoto, był taki, żeby skończyć z tymi patologiami. I ten pomysł się przerodził w poszukiwanie rozwiązania, które będzie zarówno symbolicznie, jak i w warstwie technicznej zapewniało, że informacje o pojeździe zostaną po pierwsze pozyskane, po drugie utrwalone, po trzecie będą nienaruszalne. Mhm. I każdy kolejny nabywca będzie mógł tę ścieżkę auta prześledzić, jeśli chodzi o jego fizyczny rozwój, czy też fizyczną degradację. Mhm. Wszystkie jego cechy w 120 właściwych punktach, a jednocześnie też wszystkie naprawy, które dokonano, z jakich powodów ich dokonano i tak dalej, żeby ta wiedza o tym, czy kasa, którą zamierzam zapłacić, jest adekwatna do stanu pojazdu i czego się mogę po nim spodziewać, żeby ona była po prostu po stronie nabywcy, jako tej osoby słabszej kontraktowo. I to się udało zrobić, to już projekt zamknięty w tym sensie, że tutaj dla naszego krajowego partnera wykonany, gdzieś tam się rodzą pomysły na wyjście z tym poza kraj. To czekamy, my jesteśmy w projekcie partnerem technologicznym, ale ponieważ trochę tych doświadczeń mieliśmy wcześniej przy Cepiku i wszystkich jego czarnych i białych stronach, to postanowiliśmy też dawać w większym stopniu twarz dla tego projektu, żeby po prostu głośno mówić, jaki problem chcemy przy okazji rozwiązać. Tym bardziej, że wyspowo i administracja, i różne instytucje typu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pracują nad tym, żeby te transakcje samochodowe były bezpieczniejsze. Mhm. I te rozwiązania są już gdzieś tam rozpoczęte, akurat nie w części tej technicznej, tylko historia pojazdu w Cepiku, to jest takie właśnie rozwiązanie, które też dostarcza informacji, a z kolei w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym informacja o wszelkich szkodach, które są związane z pojazdem. No i my stwierdziliśmy, że docelowo to by było doskonale, gdyby to źródło było, nawet jeżeli przez interfejs, to tak zintegrowane, żeby człowiek miał gdzie się dowiedzieć w jednym, za jednym tak okienkiem, żeby były wszystkie te rejestry. I nazwaliście to paszportem pojazdu. I to jest nazwa własna, którą wymyślił CarSmile, cyfrowy paszport pojazdu. No, wydaje mi się, że znakomicie oddaje to, co w tym paszporcie jest uwiecznione i co stoi jakby w całej tej koncepcji w przyszłości jeszcze jako cel realizacyjny, czyli każde kolejne wejście auta na rynek wtórny powoduje kolejny zapis, nowy stan rzeczy, żeby nie było takich historii jak ta użyta w przykładzie w Cepiku, tam historia pojazdu jest zaopatrzona w taką przykładowy wypis z tej historii, gdzie widać wyraźnie, że nastąpiła jakaś interwencja, bo przy jednej kontroli pojazdu przez policję jest 300 tysięcy na liczniku, a przy kolejnej 30. Mhm. I wtedy no, to daje do myślenia i sobie może nabywca zacząć zadawać niewygodne pytania, więc też chcemy, żeby jeśli chodzi o te 120 punktów technicznych pojazdu, które są kontrolowane zgodnie z normą DEKRY, żeby się odzwierciedlały wszystkie zmiany, które są dokonywane, żeby one musiały być uwieczniane, uzasadniane. Jeżeli się pojawia nagle inny stan licznika, no to w takim razie dlaczego tak jest? Czy był wymieniony silnik? Co tam się zadziało, że jest zupełnie nowy stan techniczny pojazdu? I wtedy jakby obie strony tego kontraktu i ten importer masowy, który zwozi nie wiadomo co i zupełnie nie znająca się na tym pani Ania, która postanowiła sobie strzelić nową brykę, wiedzą, czy to jest dobra inwestycja i nie tylko finansowo, bo w dużym stopniu nam chodzi o bezpieczeństwo tych ludzi i ich rodzin. Czasami te bite, szczególnie pojazdy, po prostu są nieobliczalne później na jezdni i wszyscy o tym wiemy, ale
osoba, która nie jest profesjonalistą w tej sprawie, nie umie się przed tym w żaden sposób obronić. Taka była idea. To jest bardzo fajny projekt. On nas przez długi czas rozpromieniał, bo czuliśmy w nim wartość i no, takich projektów chciałabym mieć więcej. I nazwa partnera zobowiązuje, prawda? No i tak, no partner jest naprawdę... rozpromienia śmiechem, tak. Prawda? Czego nauczyło cię bycie startuperką? Ciągle nią jesteś, ale te refleksje i te perełki. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że w ogóle to jest proces, który jest zamknięty, jeśli chodzi o tą edukację. Jest na pewno najbardziej bolesny. Bardziej bym powiedziała, że jestem na etapie takich sumowania rozczarowań. I to w ogóle nie biznesowych, tylko raczej międzyludzkich. To jest taki okres, w którym i zostaliśmy oszukani, ktoś nam nie zapłacił, i czasami spotykamy się z wymaganiami dużych partnerów, które ewidentnie zmierzają do tego, żeby wyspowiadać nas z naszego modelu biznesowego i zrobić z tego własny użytek. Bardzo często czujemy tego typu zagrożenie. I czasami no, pokonują nas wymagania różne formalne, strasznie dużo papierologii. Prowadzenie biznesu w Polsce jest... Tak. Nie skupiamy się na biznesie, tylko na wypełnianiu rosnących ilości wymagań. Bardzo dużo nas kosztują prawnicy. To nie powinno być w takich proporcjach. Prawo nie jest jasne. Ale przede wszystkim te rozczarowania międzyludzkie, czyli właśnie niedotrzymane obietnice, znikający ludzie, nieodpowiadające telefony, podpisane niezrealizowane umowy, niezapłacone kontrakty itd., itd. To są rzeczy, które są najbardziej trudne, bo właśnie nawet nie tylko dlatego, że dotykają obszaru finansowego, tylko trochę tak człowiek mówi, no jak można? No zaufanie się zmienia, prawda? Tak. Znaczy definicja słowa zaufanie. Tak, no to jest naprawdę niezwykle ciężka przeprawa. Jakaś taka wewnętrzna, żeby sobie uświadomić, że świat nie jest cały taki. Żeby w ogóle zwalczyć w sobie to poczucie wiecznego niezaufania, braku zaufania, jakiejś takiej zgryzoty. Ja w ogóle zawsze sobie myślę, że miałam naprawdę 50 lat super szczęśliwego życia. Mi się w ogóle wszystko w życiu udawało. Ja nie miałam żadnych takich poważnych problemów, porażek i tak dalej. W ogóle jakiś, nie wiem, urodzona w czepku. I teraz przez te 4 lata pierwszy raz się spotykam nawet czasami z taką zwykłą podłością. Ale jeszcze bardziej z jakąś taką, z takim brakiem odpowiedzialności za słowo, za ustalenie. No, to są czasami tak naprawdę szokujące rzeczy, że one potrafią w ogóle zawładnąć człowiekiem i bardzo trudno pod tym wszystkim zobaczyć fajne rzeczy, fajne chwile. Są tak deprymujące, że w którymś momencie człowiek się łapie na tym, że opanowuje go rezygnacja, jakaś taka no, nienaturalna zupełnie. Dla mnie nie jest właśnie naturalne to, żebym widziała świat w czarnych kolorach, a są momenty, że spod tych wszystkich rzeczy słabych, które się wydarzają, nie mogę nosa wystawić. Muszę wtedy użyć całej siły woli, żeby zobaczyć wszystkie te pozytywne rzeczy, których wcale nie mało i które się naprawdę dzieją, ale odporność jednak spada i dużo rzeczy się do tego przyczynia. No jakieś porażki, to, że przyszedł koronawirus i biznes, który nam zaczął rozkwitać, ponownie się zanurzył. Mnóstwo rzeczy. Myślę, że nie jedna, mnóstwo ludzi ma dokładnie taki sam poziom w tej chwili, tej swojej wewnętrznej wewnętrznego pozytywnego nastawienia. Niedawno, chyba nawet dzisiaj czytałem w mediach społecznościowych, Lech Kaniuk, seryjny przedsiębiorca, kupił dla swojego zarządu taką książkę Muddy Middle, czyli ten grząski środek.
I chyba bycie przedsiębiorcą po 4 latach to jest właśnie takie bycie, tak jak ty mówisz, to jest taki moment, kiedy jeszcze nic nie zadziałało, a już wszystko, co możliwe, albo prawie wszystko, co możliwe, zdążyło się popsuć. Tak? To jest trudne, żeby utrzymać motywację. Jak sobie radzisz z motywacją i z energią? No bo nazwa waszej firmy sugeruje, że tam jest energia. No tak, cały czas mnie napędzają ludzie i ciekawe tematy. Mhm. Na szczęście to nigdy nie zmieniło, nie straciło aktualności. Bardzo dużo daje mi energia ludzi, którzy są wokół mnie, dlatego pracę zdalną to ja toleruję z najwyższym trudem. Brakuje mi ludzi. Na szczęście część zespołu przychodzi i naprawdę to powoduje, że jesteśmy twórczy, że mamy te momenty takiego wzniesienia, takiego unoszenia się 20 centymetrów nad ziemią, kiedy wymyślamy coś albo rozwiązujemy jakiś problem. I druga rzecz to właśnie wiedza i cały czas rozwój. To też jest dla mnie silny motywator. Poza tym wszystkie te problemy i bariery i klęski nawet i porażki, one w gruncie rzeczy spinają nas, spinają mnie samą do jeszcze większego wysiłku, tylko wymagają więcej tłumaczenia sobie, że następnym razem to się uda w końcu. I jest ten taki moment, który dla każdego przedsiębiorcy chyba jest takim ważnym motywatorem, ale z drugiej strony on wielokrotnie przychodzi, jest replikowalny i dlatego może być dobrym motywatorem, że już praktycznie wiem, że się już za chwilę to wszystko uda spiąć. Tylko trzeba jeszcze kawałeczek. Jeszcze jakieś finansowanie pomostowe, jeszcze chwila ciężkiej pracy, jeszcze by mi się przydał jeden człowiek do zrobienia czegoś tam. Ale to bardzo napędza, bo jak ja widzę, że w połowie tego roku to po prostu będzie rakieta, no to jest po prostu doskonały powód, żeby zacisnąć zęby jeszcze raz. I widać światło w tunelu. I na szczęście chyba startupowcy... I nie jest to nadjeżdżający pociąg, mam tak? wrażenie, że startupowcy to światło non-stop widzą. Tak, nawet jak jest oddalone. Może to jaskra. ale widzą. I to jest chyba ta umiejętność, którą trzeba posiadać, żeby rzeczywiście za tę robotę się zabierać. Bo znam też sporo ludzi, którzy znacznie wcześniej odpadli. Nie przeszli tego wszystkiego, nie wytrwali w tylu trudnych okolicznościach, tylko wcześniej podjęli decyzje negatywne dla swojego biznesu, poddali się i uznali, że nie dadzą sobie rady. No ja i znam też tych, którzy biznesy, dłużej. Które w 7., 8., 9. roku dopiero rozkwitają, tak? Tak. To trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, żeby wytrzymać 6-7 lat. Szczególnie w tym otoczeniu, w którym codziennie jesteśmy bombardowani wizerunkami ludzi sukcesu, szybkich sukcesów, wszystkich tych startupów, które pozyskiwały wielkie rundy finansowania, które się fotografują z osobami powszechnie znanymi, które gdzieś tam zaczynają funkcjonować w Dolinie Krzemowej albo robią rzeczy wiekopomne i tak dalej, i człowiek sobie zadaje pytanie, no dobra, a gdzie w tym wszystkim ja? Czemu mi się to nie udaje? Dlaczego ja tu nie ściskam tych rąk? Dlaczego no polecam ci super książkę, którą skończyłem czytać w zeszłym roku. Nazywa się Late Bloomers. Dotyczy osób, które właśnie, bardziej osób niż biznesów, ale osób, które właśnie rozkwitają później. Dlatego, że jesteśmy bombardowani takimi obrazami nastolatków, którzy są super sukcesami i wiesz, 25 poniżej 25 i tak dalej. A to nieprawda. I tam jest przykład za przykładem pokazane, że to raczej jest ewenement obecnych czasów niż norma. A mi jest generalnie łatwiej z tym trochę też dlatego, że przyszłość swoją widzę w tych tematach silver. Mhm. Pewnie z racji wieku również, ale od dłuższego czasu obserwuję tę tematykę i uważam, że ona będzie zarządzać w którymś momencie innowacjami, biznesem. Bo tak po prostu jest, że nasze społeczeństwo demografia się generalnie tak starzeje, tak, demografia nami zarządzi, ale też
ludzie, którzy w przyszłości będą piastowali te silver pozycje, będą już cyfrowi. Mhm. I to jest też okazja biznesowa w związku z tym. Bardzo ważne dla mnie jest to, w jaki sposób zachować umysłową zdolność do aktywnego funkcjonowania w życiu w starszym wieku. Myślę, że dla wielu osób jest to ważne, mhm. że z przerażeniem myślą o tym, że w którymś momencie ten umysłowy potencjał tak stępieje, jak czasami możemy to obserwować u starszych członków swoich rodzin. Ja na to patrzę z przerażeniem. Mam w otoczeniu sporo starszych osób, które są pod moją opieką i się zastanawiam, co można było zrobić, żeby temu zapobiec. Z drugiej strony, żeby ułatwić im funkcjonowanie i też podziwiam te osoby, które są w starszym wieku, a są non-stop umysłowo żywe i nawet tak pełne w ogóle wewnętrznej radości życia. Dlatego łatwiej mi patrzeć na ten mój sukces jako na sukces odłożony w czasie, bo nie uważam, że dzisiaj moje życie się kończy. Jutro będę potrzebowała sukcesu, pojutrze za 5 lat i za 10. Nie spieszę się. Ale z drugiej strony uważam właśnie, że fajnie będzie trochę na własnym doświadczeniu przećwiczyć to zagadnienie w stosunku właśnie do tej części społeczeństwa. Jak odnosić sukcesy, wcale nie będąc młodym, gniewnym, bardzo błyskotliwym i bardzo chłonnym na nowinki wilkiem w wieku 23, tylko będąc właśnie całkiem zaawansowanym w latach, ale stale rozwijającym się obywatelem, który trochę inne wartości wnosi do tego świata, wcale niekoniecznie gorsze. Piękne. W którymś momencie fajnie by było jeszcze to w ogóle połączyć. I to są takie wyzwania, które uważam, że będą kiedyś moimi tematami. Więc na spokojnie. Kibicuję. Aniu, w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy taki moment, że zadajemy bardzo podobne pytania naszym gościom. One nawet mają swój hashtag trudne pytania, więc parę możecie zaskoczyć. Pozwolisz? Proszę. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu? No cóż, a jednak założenie startupu. Aha. To bardzo ciekawa odpowiedź. Nie będę drążył. Nagramy Zaprojektuj swój biznes, porozmawiamy o tym. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Ludzie. To już mówiłaś. Relacje międzyludzkie, a ludzie. To jest absolutne moje paliwo. Jak wygląda twój typowy dzień? Mój typowy dzień nigdy się nie kończy. Zaczyna się o 6:30, kończy się o 2:00-3:00. Bardzo mało śpisz? Bardzo mało śpię i bardzo nad tym ubolewam, bo jestem absolutnie wykończona tym trybem życia. No ale prezes startupu to tak naprawdę sekretarka, kurier i wszystko inne. Ja zmywam naczynia i wyrzucam śmieci, rozumiem ciebie. Tak, to są te nasze bardzo ważne zadania. Które kreują naszą misję życiową. Więc to tak naprawdę praca, która się nigdy nie kończy i cały dzień to w zasadzie jest praca w startupie. Nad wszystkimi tymi zagadnieniami, które są przypisane do mnie, nietechnicznymi, prawnymi, organizacyjnymi, strategicznymi, rozmowy z partnerami, bankami, wszystko to. Plus to, co już sama sobie przypisałam, czyli właśnie relacje ze światem startupowym i bycie jakby trochę na zewnątrz, żeby się inspirować, ale też innym pomagać, bo mi też na początku ktoś bardzo pomógł, żebym się w tym świecie odnalazła, konkretnie Przemek Kuśmierek z migam.pl. I ja to już traktuję też jako swoje zobowiązanie, żeby też pomagać innym. Żeby oddawać, tak? Tak, więc to są dni, każdy dzień taki sam, bo soboty i niedziele są identyczne. Pracujesz w weekendy podobnie? Zawsze pracuję. Posiadanie własnej firmy powoduje, że ta praca nigdy się nie kończy, tak? Tak, ale z drugiej strony ja tak zawsze pracowałam. Nawet jak pracowałam w ministerstwie i się przekonałam, że pracuję do nocy, a kierowca na mnie czeka, żeby odwieźć mnie na wieś,
to stwierdziłam, że jednak muszę kupić mieszkanie w Warszawie, żeby on nie musiał czekać, bo to młody człowiek z rodziną. Mhm. I tak wtedy zrobiłam rzeczywiście, bo po prostu to jest jednak pracoholizm, nazwijmy to jak chcemy, ale ja po prostu naprawdę lubię pracę. Nie wyobrażam sobie, że nie pracuję, a częścią pracy jest pochłanianie wiedzy. Czyli gdzieś tam w którymś momencie przychodzi też moment na skanowanie internetu i szukanie tej wiedzy we wszystkich możliwych dostępnych miejscach. Straszny pożeracz czasu. Tak. Bo zanim znajdziemy coś ciekawego do przeczytania, to tak. Trzeba też przeżyć. I każdy dzień w związku z tym jest bardzo podobny. Czy mogłabyś przestać coś teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo pozwoliło ci się rozwijać? Martwić się. Przestać się martwić. Zauważyłam, że tego mam za dużo w to jak życiu. Jak wymyślisz jak, to ja poproszę o receptę. Jak wymyślę jak, to zrobię na ten biznes. Naprawdę. Wydaje mi się, że każdy będzie zainteresowany. A to jest coś, co bardzo potrafi też przeszkadzać w normalnym życiu, rozwoju i rozwoju biznesu. W moim życiu już tych zmartwień się zaczyna robić za dużo. I też to jest połączone ze zmartwieniami rodzinnymi, bo właśnie starzejący się członkowie rodziny, choroby i tak dalej, to wszystko razem się sumuje. I gdybym mogła przestać martwić się chociaż na chwilę, bym zdecydowanie więcej entuzjazmu miała. Mhm. Jaką masz supermoc? A jak ją definiujemy? Co to jest supermoc? Ja mówię, że moją supermocą jest zadawanie wnikliwych pytań i słuchanie. Tego nauczyłem się w sprzedaży, w biznesie i tak dalej. Z tego powstała audycja i na tym zbudowałem to, co robię w tej chwili. Czyli jedna rzecz, w której naprawdę jesteś dobra i otoczenie to zauważa. No, wydaje mi się, że bardzo podobna jest moja supermoc do twojej, bo to jest właśnie słuchanie ludzi i rozmawianie z nimi. Nawet nie samo słuchanie, tylko raczej wymiana. Jak na introwertyka, to uważam, że w ogóle to jest super, super moc. Bo też wymaga jakiegoś tam przełamania. Ale no to wiesz, wielokrotnie podczas naszej rozmowy mówiłam o tym, jak ważni są dla mnie ludzie. A to oznacza, że tak naprawdę ludzie, to znaczy to, co mówią, to, o co pytają, to, czym się dzielą, to, co mi przynosi korzyści oczywiście, czyli ich wiedza, ich pomoc i tak dalej, ich czasem wsparcie takie psychiczne, ale również to, co ja mogę dla nich dać, a przy okazji sama się układam na różne sposoby też, jeśli chodzi o w ogóle moją postawę życiową, bo każdy człowiek jest jakimś tam też wyzwaniem. Więc wydaje mi się, że moją supermocą, która i mnie napędza, i też kształtuje, i pozwala mi wytrwać, to jest kontakt z ludźmi. Jakimi ludźmi się otaczasz? Ten twój wewnętrzny krąg, który ma na ciebie największy wpływ, to? Ojejku, niestety ludzie mądrzy. Chciałabym powiedzieć, że szlachetni. Dlaczego niestety? No bo chciałabym powiedzieć, że dobrzy, szlachetni. Okay. Niestety. A to nie idzie w parze? Wiesz, jak byłam w ogóle panną, to się zakochiwałam w mózgach. Okej. Okay. To było po jakimś czasie sobie zdałam sprawę z tego, że jedyne, co mnie kręci u facetów, to intelekt. Okej. I potem zauważyłam to, że generalnie rzecz biorąc, staram się otaczać ludźmi, którzy mają wiedzę. I to czasami taką kompletnie niestandardową, wiesz, na przykład w zakresie biologii czy medycyny, które nie są moimi tematami póki co. Ale fascynuje mnie wiedza, ale wiedza nie w sensie, że ktoś, wiesz, się naczytał i potrafi rzucać faktami, tylko praktyczna. Wiedza taka praktyczna, ale też taka systemowa, która pokazuje cały świat jakiś w swojej istocie. Czyli to, co mówiłeś na samym początku o prawnikach, to, że wychodzą do świata i go rozumieją, jak te rzeczy, jakie mają interakcje, tak? Taką osobą jest zresztą mój mąż, który znakomicie potrafi łączyć różne dziedziny i potrafi się odnieść do tego, co się na świecie dzieje. Chociaż tak
pozornie to nic od niego tego nie wymaga, już jest w ogóle na emeryturze, mógłby sobie spokojnie odpuścić. On też jest takim właśnie chłonnym człowiekiem. I to jest coś, co w ludziach mnie najbardziej pociąga, bo to jest coś, co mogą mi też oddać. Mhm. Ja troszeczkę sama siebie też zbuduję. Natomiast to też czasami sprowadza człowieka na manowce, bo wiedza jest taką pokusą i też i ona jest, się nie kończy. No tak, ale przede wszystkim niekoniecznie ludzie, którzy mają wiedzę, są tymi, którym możesz zaufać, czy tymi, którzy będą fair, czy tymi, którzy są rzeczywiście szlachetni i potrafią tę wiedzę dobrze wykorzystać. Nie zawsze. No ale wiedza absolutnie mnie zaczarowuje i żyję. Uważam, że nigdy jej dosyć i co więcej, ci ludzie, którzy mają naprawdę taką wiedzę, no to ja jestem skłonna wręcz do bicia pokłonów przed nimi. Po prostu taki szacunek jak do jakichś bóstw. Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za 3 lata, to? Chciałabym zająć się tym pokoleniem Silver. Mhm. Chciałabym zająć się informatyzacją medycyny. Mhm. Chciałabym mieć wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje miasto jako organizm. Żadna z tych rzeczy nie jest drobna. Żadne. No bo ja też, kurczę, nigdy się drobiazgami nie zajmowałam. Ale postrzegam to jako 3 główne tematy przyszłości. I one się trochę przenikają. Mogą. Wszystkich mi się nimi naraz nie da zająć, ale mam nadzieję, że życie po prostu stworzy mi jakieś okazje i będę mogła którąś z nich przyswoić. I obie są dla mnie bardzo atrakcyjne. Jeśli chodzi właśnie o ten apetyt na wpływ na rzeczywistość i na ułatwianie innym ludziom życia. Żyjemy w mieście, żyjemy w jakiejś strukturze miejskiej, w jakiejś miejskiej tkance, w której chcemy być podmiotami, a nie tylko tłumem. Z drugiej strony nasze życie jest silnie determinowane przez naszą kondycję fizyczną, ona z kolei też przez wiek. I tak, żeby żyć w pełni i cieszyć się tym życiem, no to te wszystkie 3 rzeczy są równie ważne. Jak się do jednej przyczynię, to już będę bardzo zadowolona. Czego nauczyła cię pandemia? Cierpliwości. Mhm. Cierpliwości do tych wszystkich osób, które nadmiernie reagowały, bały się bardziej niż ja. W związku z tym stanowiły taki niepewny, nieobliczalny element mojego życia w pandemii. Nigdy nie wiedziałam, co się wydarzy, co będzie można zrealizować, czego nie. Bardzo trudno mi jest sobie wytłumaczyć, co zawsze tak było, że ktoś może coś inaczej przeżywać niż ja. I ja uważam, że ja to przeżywam racjonalnie. Przemyślałam sobie i nie reaguję nadmiernie. I oczekuję, że inni też będą racjonalni. Akurat w pandemii się okazało, że racjonalność nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym było trzeba znosić wszystkie skrajnie, bo ludzie błyskawicznie się na tych skrajniach znaleźli. Od tych, którzy kwestionowali w ogóle problemy, które pandemia przyniosła, do tych, którzy wręcz przeciwnie, zatopili się w nich i totalnie ich sparaliżował. Więc to dla mnie była duża szkoła cierpliwości i to chyba główne doświadczenie, które musiałam przetworzyć i nie ukrywam, że było mi bardzo ciężko. Byłam wyjątkowo niesympatyczna w tym czasie, nerwowa, pełna zdumienia, okazywanego takiego wręcz, jak można się tak zachowywać. Życie się nie kończy, bierzcie się za robotę, bierzcie się za swoje obowiązki. No i dużo czasu mi zajęło, zanim ta cierpliwość do mnie przyszła, że stępiłam ostrze swoich komentarzy. Okej. Okay. Książka która? Nie ma takiej, która w jakikolwiek sposób mną zarządza, czy stanowi jakąś wytyczną w moim życiu. Ale za to co chwila się pojawia jakaś kolejna, która faktycznie jest ważna. No, teraz przez jakiś czas pozostaję pod wpływem Natalii Hatalskiej. Podoba mi się sposób, w jaki ona do tego podeszła. Pisałam recenzję na jej okładkę. Książkę. Tak, tak.
to napisałam o tej, w tej recenzji, że powinien to być podręcznik do religii, wychowania tych lekcji wychowawczych i historii i przyrody, ponieważ ona napisała tę książkę w taki sposób, że właściwie stawia pytania i częściowo odpowiada na pytania o najważniejsze wyzwania naszej rzeczywistości. A one nie są wyłącznie techniczne czy przyrodnicze, tylko w ogóle moralne. I wiesz, jak patrzę na to, to sobie myślę, jak bardzo to odbiega od wszystkich lekcji etyki, lekcji religii, które w życiu przeszłam, gdzie przeważnie zagadnienia były prehistoryczne, nieaktualne dla młodego człowieka, po prostu abstrakcyjne kompletnie. I wzorce są bardzo często też abstrakcyjne, bo kogo teraz mamy wynoszonego na ołtarze? Głównie duchownych i to jeszcze przeważnie sprzed wielu, wielu dziesiątek lat, funkcjonujących w zupełnie innych rzeczywistościach. A my potrzebujemy bieżących wzorców, które nam, tej młodzieży, tym dzieciakom pozwolą na umiejscowienie ich własnych pytań w tym kontekście, który przećwiczyły już nasze pokolenia i które pozwoliły Natalii postawić te pytania. Tak sobie myślę, że no, tej książki jeszcze tak nie doceniono. Ja byłam absolutnie zachwycona. Widać tam gigantyczny warsztat w ogóle. Natalia była gościem audycji i również w marcu gdzieś w okolicy twojego odcinka będzie, także no, mówiliśmy o tej książce. No, ja jestem pod wrażeniem, w ogóle naprawdę nie spodziewałam się, że ktoś coś takiego napisze. Przecież teraz powstaje mnóstwo takich naprawdę ważnych książek o sztucznej inteligencji, o jej wpływie na gospodarkę, politykę, no, wiele innych kwestii. Ale nikt tego nie ujął w taki sposób dotykający każdego człowieka, że naprawdę nie można obojętnie przejść koło tych pytań. I cały czas ta książka w jakimś sensie jeszcze we mnie żyje, a miałam możliwość przeczytać ją w ogóle przed wydaniem, więc już długo żyje. I pewnie dlatego, że tych pytań po prostu, na te pytania jeszcze tych odpowiedzi wszystkich nie mamy. Codziennie sobie musimy je zadawać, no bo kilka dni temu jeden z moich przyjaciół, Maciek Kawecki, też współpracownik z Ministerstwa Cyfryzacji, pokazywał roboty, które w kontekście, powiedziałabym, takim, czy robot zasługuje na szacunek. I na szacunek graniczący z upodmiotowieniem i traktowaniem go jako istoty myślącej, posiadającej też jakieś uczucia. Tam ktoś wykonał niesamowitą grę, pokazał robota, który umiera ze zmęczenia. W pewnym sensie to był komunikat do nas. Zobaczcie, kim jesteście, gdy angażujecie się w coś ponad miarę i w taki sposób nieracjonalny. Ale to pozwoliło też postawić pytania o właśnie ten nasz stosunek do tych zasadniczo nieożywionych współpracowników w naszym życiu, którzy się coraz bardziej masowo pojawiają i o szacunek nawet do nich jako do przedmiotów. Jakiś czas temu widziałam nagraną scenę z Robopsem, gdzie ludzie go kopali, jak on do nich podchodził. Zastanawiałam się, jak to możliwe i co trzeba mieć w głowie, żeby kopnąć psa. No, chyba chodziło bardziej o stabilność i tego typu rzeczy, tak? Tak. A jednak... ale można to na wiele sposobów. Ta moralność jest jeszcze nierozpisana, czy też niezrozumiana przez nas w tych zakresach. Tak. I czasami sobie właśnie tak myślę, jak patrzyłam na tego kopanego psa, to sobie tak pomyślałam, że moja wrażliwość by mi nie pozwoliła na kopnięcie tego psa, choć jest zdecydowanie martwym przedmiotem złożonym z kawałków metalu. Ale przez to, w jaki sposób jego reakcje są odwzorowane, dla mnie jest psem. I byłoby to dla mnie równoznaczne z kopnięciem psa.
ale przecież nie muszę mieć racji, nie? Cała masa ludzi mi zwracała uwagę na to, że to nie jest pies, że to jest maszyna, że testem było właśnie sprawdzanie jego odporności na takie bodźce i tej stabilności jako urządzenia. No a ja cały czas miałam w głowie, kim trzeba być, żeby kopnąć psa. To będą takie zasadnicze pytania. Bo wzorce, na których się wychowaliśmy, nie mają aplikacji do rzeczywistości, w której żyjemy co dekadę w tej chwili. Tak. Z kolei to nie jest też łatwa odpowiedź, bo nie tylko mogę patrzeć na niego jak na psa, ale przedmiotu użytecznego też bym nie kopnęła, bo by mi było szkoda go. Rozumiem, że nigdy samochód ci się nie zepsuł na środku jakiejś strasznej drogi. O, że kopanie w opony, to chcesz o tym powiedzieć? Bywało, nie mogę powiedzieć, ale powiedzmy, nie świadomie, nie z pełną kontrolą nad wykonywanymi czynnościami. Chciałem cię zapytać, co chciałabyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Zawsze starałam się powiedzieć jedno i może to też chciałabym w tej naszej rozmowie podkreślić. Ludzie. Ludzie są źródłem naszej siły, są źródłem naszej wiedzy, przyszłości, naszych sukcesów, ale to też oznacza, że są przedmiotem naszej odpowiedzialności, podmiotem naszej odpowiedzialności i naszej wzajemności. I to, w jaki sposób się do nich odnosimy jako współpracownicy czy szefowie, nie jest obojętne. Ludzie są głodni dobra i chcą robić ważne rzeczy. Bardzo łatwo ich zapalić, ale lider jest ważny. I lider naprawdę może uczynić z człowieka cuda. No po prostu może obudzić całkowicie śpiącego królewicza i nawet kamień może obudzić i zamienić w walczącego rycerza, jeżeli znajdzie właściwy klucz do takiego człowieka. Więc uważność w stosunku do ludzi jest bardzo ważna. Na tym mój sukces życiowy polegał. Inni ludzie we mnie inwestowali w ten sposób. I uważam, że to się sprawdza w każdych okolicznościach i wszystkim to polecam jako ścieżkę do, nie tylko do sukcesu jako takiego, tylko po prostu do szczęśliwego, poskładanego życia. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję wam. I jak co czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.